Witajcie, mistrzowie. Nie muszę wam mówić, co widzicie przed sobą. Widać charakterystyczne kurcze rysunki, które są już kojarzone z panem Kerem Kingiem ze Slayera. Tym razem efekt właśnie firmy MXR. 10-punktowy korektor. Już po prostu patrząc z zewnątrz, to jest po prostu masakra i podnieta na maksa. Więc właściwie to mogłoby równie dobrze stać na półce. Ale że to jest equalizer, który się używa w grze na gitarze, wpadałoby go czasem podpiąć do gitary. Tutaj wam pokażę na razie na klinie, albo w ogóle wam pokażę, co to jest. Świecące po prostu w kosmos lampki. Jeszcze jak naciśnie, włączymy sam efekt, to się świecą nam wszystkie. Uwaga, ciemność będzie zaraz. A jak jest włączony efekt... O, coś tu kamera nie nastawia ostrości. Jak jest włączony efekt, to po prostu się świecą tylko jakby volume, sam głośność i gain. Fajnie wyglądają. Ten akurat equalizer, poza charakterystycznymi tutaj, prawda, rysunkami, ma wyjście stereo, dwa monofoniczne. Do jednego jest to podłączone, tutaj jest na gitarkę, tutaj jest zasilacz 18V oczywiście. Oczywiście, no powinno być 9, ale... Bo jest najbardziej popularne 9V. Ale nie będę tutaj pierniczył, prawda, bo tutaj to nie kazanie. Pokażę wam na razie, jak to brzmi po prostu na czystym kanale. Chociaż to jest grzech grać na czystym kanale, na equalizerze używanym do, prawda, do grania z kurczycyna. Więc uwaga. Tutaj wiadomo, za dużo można było mówić o tym efekcie, bo każdy z tych suwaków po prostu odpowiada za określone lub określone pasmo. Dowolny, który sobie zmniejszymy, to będzie... Mnóstwo z tym zabawy jest i brzmienie można naprawdę uzyskać. No do zabawy aż w sumie jest 12 suwaczków. Sobie zobaczcie, co robi. Jakby dodaje głośności, trudno powiedzieć, czy dodaje gainu, po prostu jakby dodaje powera ogólnie, a volume. Teraz na tym, do czego jest stworzone. Oh,
bawiłbym się dłużej, no ale sami widzicie, można tutaj kombinować dużo różnych brzmień i sobie dowolnie modyfikować brzmienie gitary, a szeroki zakres częstotliwości pod ręką sprawia, że mamy naprawdę duże pole do manewru. Kupcie sobie sami taką zabawkę.